Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię Wam z finansów zagadnienie rent, czyli stałych płatności dokonywanych cyklicznie z jakiegoś konkretnego powodu. Zadanie przykładowe ma następującą treść. Bank udzielił klientowi kredytu o wartości 200 tysięcy złotych, który ma być spłacony stałymi płatnościami płatnymi na początku każdego okresu miesięcznego przez kolejne 4 lata. Roczna stopa oprocentowania tego kredytu wynosi 10% rocznie. Obowiązuje kapitalizacja miesięczna. Pytanie brzmi, jaka jest wartość tej jednookresowej płatności, czyli ile wnosimy do banku na rzecz spłaty naszego zadłużenia, jak i należnych bankowi odsetek. Teraz poruszamy temat rent. My spłacamy nasz kredyt, który już teraz został zaciągnięty, czyli jest to wartość obecna, w stałych ratach. Pytanie, ile wynosi taka rata? Jeżeli wiemy z treści zadania, po pierwsze, że jest to kapitalizacja miesięczna, to my musimy stopę procentową roczną podzielić przez 12. Dlaczego? Żeby otrzymać stopę procentową naliczaną miesięcznie. Jest to bardzo ważne, żeby wszystko ustalić pod kapitalizację. Jeżeli jest to kapitalizacja miesięczna, to i stopa procentowa musi być też naliczana miesięcznie. Nie wiadomo w tym zadaniu jest wysokość renty, czyli ile spłacamy co miesiąc na rzecz banku, gdzie będziemy spłacać stopniowo nasze zadłużenie 200 tysięcy złotych i będziemy oddawać bankowi należne mu odsetki. Teraz wartość naszego zadłużenia, czyli 200 tysięcy złotych, my potraktujemy to symbolicznie jako PVA. Po pierwsze jest to wartość bieżąca rent, czyli inaczej mówiąc, to jest podstawa do wyliczenia rent. Ile my jesteśmy dłużni bankowi, to my wiemy na dzień dzisiejszy 200 tysięcy i wiemy, że my będziemy płacić w systemie płatnych rat z góry, czyli na początku każdego okresu miesięcznego. To jest kwestia naszych warunków, jakie mamy ustalone z bankiem. I teraz, jeżeli wiem, że kredyt zostaje udzielony na 4 lata, a występuje kapitalizacja miesięczna, to te 4 lata należy przeliczyć na miesiące. Jeżeli ja wiem, że w każdym roku mam 12 miesięcy, a lat trwania kredytowania jest 4, to 4 razy 12 daje mi 48 miesięcy. Co to jest za informacja? Ano taka, że mam właśnie tą zgodność z kapitalizacją. Jeżeli częstotliwość naliczania odsetek ma charakter miesięczny, czyli następuje co miesiąc, to okres badany tutaj, ten trwania tego kredytu, też muszę uzgodnić i muszę mieć naliczane miesiące. Jeżeli wiem, że stopa procentowa roczna to 10%, trzeba już tylko zostawić, powiedzmy, te naszą treść zadania, bo mamy wypisane wszystkie wiadome i niewiadome. Wybieramy wzór na renty. Trzeba wybrać dokładnie taki wzór, który bazuje na bieżącej wartości tych rent. Oczywiście, co jest ważne, płatnych z góry. Dlaczego? Bo nasz kredyt, jeszcze raz powtarzam, to jest już teraz udzielona jakaś płatność, a nie dopiero za jakieś 4 lata dostaniemy ten kredyt i na niego, nie wiem, zasłużyliśmy, tylko my już teraz zaciągamy kredyt, korzystamy z tych pieniędzy i stopniowo spłacamy nasze zadłużenie. Gdy podstawimy wartość naszego kredytu jako bieżącą wartość rent, stopę procentową podzielimy przez 12, żeby była również miesięczna, zgodna z częstotliwością naliczania odsetek. Tu też piszemy naszą stopę procentową, tutaj też, i będzie minus 48 plus 1. To, co nam wyjdzie, powinien Wam wyjść wynik podobny do mojego. Oczywiście mogą być niewielkie różnice, kwestia zaokrąglenia mojego czy Waszego, ale generalnie mamy już wynik, ile będziemy wnosić do banku przez 4 lata
na początku każdego miesiąca. Jeśli chcemy już dziś otrzymać kredyt o wysokości 200 tysięcy zł, który jest oprocentowany 10% w skali roku. Pozostaje nam już tylko napisanie interpretacji. Można napisać przykładową interpretację następującą. Płatność stała powinna być w wysokości 5072,52 zł. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.